Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Dawidego Hobby. Zapraszam do oglądania. Wspomniałem w piątym odcinku, będę nagrywał dalsze losy małych króliczków. Więc to zamierzam teraz zrobić. Oczywiście, najpierw trzeba wygłaskać króliczkę. Je, masz sobie, ale Jezu, kochana. To jest śliczny królik. Dobra. Nie taki pieszczak to jest. Tak. Weźmiemy trochę puszku. No i dobra. Pokażemy. Oj. To są... Tak jest. Jeden. No i wlazł na mnie. Nie. Są bardzo szybkie. A jakie będą, jak będą starsze. Ale wracaj do gniazda. Powoli chyba otwierają oczy już. Ale jak widać, miałem 9, prawda? Zostały 3. To jest bardzo przykra sytuacja. Takich strat w mojej hodowli to jeszcze w ogóle nie miałem. Podejrzewamy, że nie były pochowane w gnieździe, jak trzeba było. I pod puchy miały goło. Niektóre były wychłodzone. A dwa, to prawdopodobnie zostały zjedzone przez Alicję. A niektóre to były chude. I śliczne. Walczy. Ja już ich nie będę denerwować. No, tak się zdarza w hodowlach. No, i to nie tylko w jednej. Nie tylko u mnie. Bywa też, że cały miot jest zmarnowany. Ale cieszę się, że chociaż jeden taki śliczny, ten czarny. To gońca to nie jest czarny. To jest podpalany taki, z nie do końca białym brzuchem i nie do końca białymi uszami w środku. Także to są śliczne króliczki. Słodkie są. No to... A jeszcze jak wspomniałem... Wykoty kłapki. Położyła się. No, Alicja, wychowuj młode, jak należy. Myślę, że to nie jest spowodowane tym, że wcześniej braliśmy młode, ponieważ nawet Ala karmiła przy nas. Więc to raczej nie była nasza wina, że je braliśmy. Jeszcze obejrzymy młodego. Już robią się bardziej takie żywiołowe. I będą wyłazić tylko od razu, jak otworzą oczy. Będą szukały mamy, czyli Alicji. I będą chciały mleko.
ale to dopiero w kolejnych odcinkach. Także subskrybujcie i śledźcie mój kanał, ponieważ będę wrzucał kolejne losy królików. Trzymajcie się, cześć.